Częstochowska spółka może się pochwalić 8 pojazdami WKO. Jak się okazuje, wszystkie one są codziennie fatygowane do specjalnych zadań. To samochody, które w sytuacjach zapchania, zatoru mają tak naprawdę udrożnić sieć kanalizacji sanitarnej. To wszystko po to, aby nasze działania, nasza praca służyła naszym mieszkańcom. To oczywiście sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowana i będąca w posiadaniu wodociągów częstochowskich, ale to również kanalizacja sanitarna będąca własnością w eksploatacji właściciela posesji czy spółdzielni mieszkaniowej na przykład. Zaangażowanie tych pojazdów to efekt zapychania kanalizacji. Bardzo często zdarzają się sytuacje nieuprawnionego wrzucenia produktu do kanalizacji sanitarnej typu popularne środki higieniczne, resztki jedzenia, bywa, że nawet piach, gruz czy inne substancje niebezpieczne, które nie powinny się znaleźć. I w takim przypadku zjawia się WKO. Skrót ten pochodzi od nazwy nieistniejącego zakładu wytwórnia urządzeń komunalnych. Ten sprzęt, który jest stosowany przez nasze przedsiębiorstwo, służy do udrożnienia, do zapewnienia drożności sieci kanalizacji sanitarnej. W tej chwili na stanie mamy 8 samochodów ascenizacyjnych. A co rzecznik częstochowskich wodociągów radzi mieszkańcom, aby WKO nie było tak często angażowane do prac? Tylko należyta eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej to dbanie o środowisko naturalne i tylko wspólnie razem z mieszkańcami o to środowisko naturalne możemy dbać. Tutaj apel do mieszkańców, do naszych klientów o to, aby tych wszystkich produktów, o których wcześniej wspominałem, do kanalizacji sanitarnej nie wrzucać, bo to w konsekwencji powoduje zapchania, zatory czy wręcz kosztowne awarie kanalizacji sanitarnej, które możemy uniknąć odpowiednio korzystając z samej kanalizacji.